Dobra, to oglądamy. Final trailer, widzowie, Wukonga. Wczoraj został zdropiony 5 minut. Wukong, jedna z pozycji, na którą mocno czekam, wychodzi już, słuchajcie, za 11 dni. No i zobaczymy. No ta gra jest taki... Jedne trailery wyglądają fajnie, jedne gameplay trailery wyglądają tragicznie. Gra chyba będzie wpadała w tą kategorię, w którą wpada multum innych gier w dzisiejszych czasach, czyli będzie kurewsko nierówna. Zobaczymy, ciekawy jestem tego trailera. Prześwietlony obraz z Unreala, klasyczek. Fajne skały, gałganie. Zajebiste skały, ale to jest niestety jeden z prostszych elementów. Zdropiły klatki trochę na koniec, nie wiem czy zauważyliście. Coś tu poszło nie tak. Bardzo ładne obszary. No ale to są najprostsze obszary do kreowania w Unrealu. To one w Lords of the Fallen dobrze wyglądały. Słuchajcie, Unreal jest najlepszą i najgorszą rzeczą, jaka się nam przytrafiła w grach komputerowych, bo bardzo mocno upraszcza nawet laikowi zrobienie, słuchajcie, jakiejś gry i wdrożenie pewnych ustawień. Mnie to na przykład trochę irytuje, bo owszem, tak czasem wygląda świat realnie, prawda? W ciągu 5 minut w ciągu doby, jak się od czegoś mocno, słuchajcie, tego odbijającego światło, słuchajcie, odbija, no nie? Czasami to tak wygląda, ale no, czy od szaty się aż tak światło odbija? Moim zdaniem te niektóre gry z tym światłem z Unreala są aż za bardzo prześwietlone, nie? Za bardzo, to lekko mniej, chłopie, jakby to było tutaj wrzucone, to by to wyglądało o wiele lepiej tak realnie, a to trochę wygląda jak taka groteska realności, nie? A to jest kamień, Beskitu, stary, to może nawet są statuły, nie? O, patrzcie, tutaj, na górze, bardzo fajnie się to światło odbija. Tutaj mam wrażenie, że aż za mocno. Tutaj jeszcze gdzieś tutaj jakoś ujdzie, nie? Ale momentami to Beskitu się odbija jak od jakiejś stali, od jakiegoś lustra. No, a tu już mega fajnie. Nienawidzę tego słońca z Unreala. Kurwa, ono jest nigdy stary niedostrojone i tutaj dochodzi do takich momentów, że ono przenika, pokaż, to było tu widoczne. To tworzy takie bardzo tanio wyglądające flary, takie bardzo tanio wyglądające odbicia tego światła. Mega tego nie lubię. O tutaj, nie? Jak to przechodzi. Strasznie. To mi zalotuje taką tanizną, jak się dodawało kiedyś stare flary 20 lat temu w grach komputerowych, no nie? A to wystarczy to słońce bez kitu lekkiego dima na to narzucić i ono będzie o wiele bardziej naturalnie wtedy wyglądało, nie? O wiele. Ładny tutaj, ładny cień rzucają te wszystkie obiekty. Fajnie to jest oświetlone w tej scenie, naprawdę. Patrzcie tutaj na te skały, nie? Patrzcie tutaj na te deski, fajnie to wygląda, a niestety to światło, to słońce mam wrażenie, że stary. Typ z domu nie wyszedł nigdy i narzeka na słońce najbardziej. Wychodziłem ostatnio, jak twoją starą ruchałem, pecie. Jest ten. Odbicia. Tutaj świszczy trochę obraz. Zobaczcie to. Kurwa, nawet nie aż tak. Nawet nie aż tak. Ogień, patrz, ta pochodnia, jak to jest paskudnie stary wklejona, nie? Co tu się stary dzieje, nie? To są jakieś randomowe stare kamienie bez ładu i skody. I to jest właśnie robienie, słuchajcie, gier na Unrealu. Z jednej strony deweloper ci pokaże taki widok. Wygląda to fenomenalnie. A z drugiej strony ci wpierdoli tak po prostu pochodnie, jakieś stare, randomowe takie kamienie. Nie wiem, stary, co to jest. Jakby konfetti tu było niepozbierane. I wszystko takie pomarańczowo-czerwone od tego ognia. W trakcie dnia, tu mamy dzień, mamy kurwa światło, w trakcie dnia, okej, to jest jakieś, słuchajcie, magiczne, no nie? Możemy uznać, że to jest magiczne, no nie? Ale to nie generuje ci, stary, tak pomarańczowego światła w trakcie dnia. Trzymaliście jakieś pochodnie za dnia, widzowie, czy pochodnie za dnia generuje takie kurwa pomarańczowe światło?
fajne animacje i mają impact hit, nie? O, ale to było zajebiste, jak tu podskoczył Panato. Aż przez momentum jego wyskoku. Nice! A tu już nie było impact hita. Hej, to jest któryś trailer z Wukonga, który dostajemy. Jest widoczne to, że na takich ogromnych połaciach terenu się poruszamy. Bardzo się, słuchajcie, boję o to, jak w tym Wukongu będzie zrobiona, jak będą zrobione po prostu lokacje, z uwagi na to, że cały czas widzimy ogromne, fajne lokacje ze skałami. Ale gdzie tutaj są jakieś lokacje wewnętrzne? Gdzie tutaj jest jakaś narracja lokacyjna w tym wszystkim? Gdzie tutaj są jakieś dodatkowe obiekty? Gdzie tutaj jest jakikolwiek szczegół? No przecież wiadomo, że na otwartym terenie o wiele ciężej buduje się jakikolwiek szczegół, prawda? Właśnie to są duże, puste przestrzenie, fajnie to wygląda, ale no niestety w dużej ilości lokacji Lords of the Fallen to też wyglądało, że było ogromne, duże, puste przestrzenie, ale nie było tam zadaszy, nie było tam szczegółu, nie było tam jakichś takich dodatkowych obiektów i świeciło to pustką i biegłeś, chłopie, przez pusty obszar, który wyglądał na nieskończony. I znowu, nie? Zauważcie. Ogromne puste przestrzenie. Ten boss, któryś raz pokazany, mega fajny. Te animacje, wiecie co mi się bardzo podoba tutaj, w tym Wukongu? Zobaczcie, że te animacje tych przeciwników, na przykład tego bossa, one są mega złożone. Zobaczcie, ile on wykonuje różnych ruchów i na przykład porównajcie to... W ogóle spacz, stary, włoski ma tu nawet jeszcze takie widoczne, ta pajęczyca. Świetna sprawa. Fajne oświetlenie. Tutaj na przykład to oświetlenie z niego wygląda tak, jak powinno wyglądać. Minimalny, stary ambiencik taki rzuca, nie? Ale teraz zobaczcie, ile on tutaj, w tej scenie, wykona takich małych animacji ruchu. Pa! Widzicie to? To jest niesamowite. To daje ci poczucie tego, że ten obiekt żyje. On się cały ruszy, on jest cały zanimowany. To mam nadzieję, że oni fajnie oddadzą. Taki... Kurwa, ten Wukong, wiecie, był takim semi-mnichem, nie? Jakaś taka medytacja. Mi się wydaje, że w tej grze mogliby bardzo dobrze wysaturować te takie naturalistyczne elementy. Wiecie, połączone właśnie z medytacją, ze spokojem, z fajną muzyczką. Kurwa, to super by mogło wyjść w takiej chińskiej produkcji, nie? Jakby to było takie... cozy. O! To mi się strasznie podoba. Ludzkie twarze, te maski, genialnie to zrobili. To w kilku trailerach już mają pokazane. One wyglądają fenomenalnie. Patrzcie, jaki tu jest szczegół, jak tutaj widać. Słuchajcie, fakturę tego, jak tutaj widać fakturę tego ubrania, no nie? Nawet te włosy jak wyglądają, nie ma tych takich, są minimalne artefakty anti-aliasingu. O, tutaj są widoczne, ale tutaj to już się nawet z tego koka po prostu wybijają te włosy. Super to wygląda. Wiecie, no to jest... I teraz to jest słuchajcie, widzowie, najciekawsze w tym wszystkim. Czy to będzie miało znaczenie gameplayowe, jak po prostu bossy będą chujowe i będą lokacje chujowe? Nie, to nie będzie miało żadnego znaczenia, no nie? To wygląda dobrze. Tutaj są elementy w tej grze, które są naprawdę świetnie, słuchajcie, zanimowane. Tutaj są bardzo dobre obiekty, tutaj jest duży szczegół. No ale finalnie to wszystko się, słuchajcie, sprowadzi do tego, jak dobra będzie ta gra gameplayowo. Na przykład ten kadr, kurwa, no to stary fenomenalnie wygląda, no nie? To są praktycznie dwa kolory w tym kadrze, czarny i biały. I patrz, jak to jest dobrze oświetlone. Jak stary, każdą strukturę po prostu tej maski widzisz, nie? Jak tutaj się na nosie załamuje to światło i buduje się tutaj cień w tym miejscu. Tutaj ma część ust oświetloną, a tutaj faktycznie zaczyna się budować cień. Super to wygląda. Tutaj bardzo mocne prześwietlenie. A po drugiej stronie, kurwa, no genialne, nie? Genialne. Całą szyję ma w ogóle jeszcze pomalowaną. Świetnie to wygląda. No.
To wygląda genialnie. I to takie pojedyncze nitki, no nie? Wystające. To jest, wiecie, to jest mały szczegół. Włosy, które nie są perfekcyjnie zaczesane, tylko wiszą tutaj gdzieś jakieś kosmyki. Jeden patch, jeden leci na plecy, jeden spada tutaj, jeden spada tu. Tutaj spada chyba też nawet jakiś, nie wiem, czy to już tam... Tak. Te włosy wyglądają po prostu realnie, jakby miałby je spięte, kurwa, nie? Tutaj to samo, nie? Chłopie, struktura tych włosów, to, że one są nawet tutaj grubsze, ta broda, nie? Nie jest idealna, nie jest, wiesz, ładnie po prostu całe wygolone, jakby zaraz od barbera wyszedł, no ona jest krzywa. Elementy pory widoczne, nie? Tu stary jakiś pieprzyk, tu też jakaś zmiana skórna. To wygląda super. Każdy element zbroi, zobaczcie, że jest elementem w pełni 3D. Rzemień. Nie wiem, jakiś ćwiek, co to jest. To wygląda fenomenalnie, naprawdę. Tylko no, kurwa, widzieliśmy poprzedni gameplay tej gry. I z tego, że to fajnie wygląda, niech w to się, kurwa, gra fajnie. To jest ten problem największy. No, a tutaj już na przykład patrz, stary. I z drugiej strony masz tak wycięte obiekty. Kurwa, nie wiem, stary, co jest z tymi grami dzisiaj. Z jednej strony masz niesamowicie wyglądające obiekty, a z niektórej, nie wiem, rozdzielczość 640x480 i powycinane. Oby to nie był Umbral. A! Ta gejsza wygląda tak świetnie. O, pierdole. Oho. Demon. O, jaka małpa zajebista. Jaka zajebista małpa. Gdzie była ta małpa? Pokażuj tą małpę. Ale zajebista małpa. I znowu, widzę multum szczegółów tu. Wszędzie, nie? Każdy obiekt jest obiektem 3D. Na każdym elemencie jest widoczna ten... widoczna faktura ubrania. Fajne. Fajna małpa. Dobrze w ogóle wyprofilowany. Patrzy, brwi ma, no nie? Odpowiednie zagięcie na oczach. Wyciągnięcie ten pysk. Super wygląda ta małpa. Super. Jakiś paskudny bachor. Ale fajnie światło tu pracuje przy tym bachorze. I to jest to, widzowie, co ja wam chciałem pokazać w tej pierwszej scenie. Zobaczcie na to. Też masz tutaj takie padające światło, ale ono nie odbija tego jak od blachy. Fajnie pokazuje ci, że faktycznie wpada bardzo silne światło. Ta, może to jest Budda, no? Ale wygląda to naturalnie, nie? Stary, wygląda to naturalnie. Widzicie to? O, małpa! A zajebista muza. O, jaki tu impact hit fajny. Kurwa! A ja wiem, o co chodzi. W poprzednim trailerze w ogóle nie było impaktu, no nie? A patrz, jaki tu jest impact, patrz! Nice! Chłopie, patrz na ten miecz. Patrzcie, kurwa, na to, co się dzieje na tym mieczu. Normalnie ten ostrzenie jest na nim widoczne. Czajcie? Dokładnie tu, gdzie jest ostrze, są widoczne elementy ostrzenia. Takie zacieki. Dobrze fest. I tu, na ostrzu, jeszcze w tym miejscu, jest jeszcze, widzicie?
pod innym kątem nastrzony, ale asa, jaki ty strzegł w tej grze pojebany. Trzeba po Stilgara dzwonić z pilnikami, niech to sprawdzi, no. Co ty, stary, gadasz? No i chuj, ta bitmapa już jest paskudna na przykład, nie? No ja pierdolę, to już paskudnie wygląda. No, to tak ze Starfielda, chłopie. FPS spadają. Nie? Czy pierdoli mi się w oczach, czy spadają FPS-y tu? Dropi. No nie, jak na razie jak na to patrzę, ale fajny projekt MOBA, chłopie. Golem z kilkoma głowami. Giga fajne. Ej, to co najbardziej mnie widzowie chyba martwi, że zobaczcie, że wszędzie są dosłownie te same tereny. Ta gra może mieć jakiś ogromny problem z lokacjami. To nie było pokazane żadnej zamkniętej lokacji. To nie było pokazane żadnej lokacji, która miałaby jakiś większy szczegół niż otwarty, po prostu wyrzeźbiony trochę teren, nie? Zajebiste projekty bossów. Zajebiste. Ten trailer jest giga dobry. Ten trailer jest, widzowie, naprawdę giga kurwa dobry. Ty, muszę go całego, widzowie, od zera. O, patrz, jesteś jeszcze. Darkford, devious Nietzsche. Hunting that guy is no simple task. You do have... O, jak ciepło w ogóle tą Fata Morganę taką minimalną tworzy, nie? Faluje od ciepła obraz. Ej, muszę to obejrzeć całe od zera. Bez zatrzymywania. Powinien pierwszy obejrzeć bez zatrzymywania, a potem spuszczać się nad szczegółami. Mają mega szczegółowo zrobione obiekty i bardzo złożone animacje. Tylko to, co mnie najbardziej martwi w tym, słuchajcie, wszystkim, to jest to, że na poprzednim trailerze to jest prześwietlone, to faktycznie jest prześwietlone. To jest to, że na poprzednim trailerze w ogóle nie było impact hita, w ogóle, a w tym momencie jest na bossach ten impact hit pokazany. I brak impact hita, brak jakichś odrzuceń zrobi z tego za duży slasher, nie? Światło. Nie wiem, boss, które dopierdalam. To ja się chyba dopierdalam. Ale muszę zatrzymać, ja się dopierdalam, bo ja nie lubię, widzowie, światło pochodni daje zazwyczaj w miarę jasne światło, a daje się takie, oni dają takie pomarańczowe ciemne, mnie to giga irytuje. Ogień nie daje tak żółtego światła, stary. Znaczy tak pomarańczowego, tak czerwonego. To już zależy co palisz, nie? No normalnie nawet na tych mobach jest impact hit. Ten boss fajny. Aaa, jak on łazi tak tymi łapami przybiera. Ten wybuch jakiś gówno, kurwa, co to jest? Nie, ten wybuch jak gówno wygląda. To mi się bardzo podoba. W ogóle on ma oszrodzioną szatę, dlatego że po śniegu chodzi. Brzmi jakbym był na wycieczce w Disneylandzie. Właśnie, kurwa, może pojadę do Kisji od Disneylandu. Nie, te twarze, te maski, jest, to mi się tak podoba.
Ale nie, widzę, jestem tak ciekawy tego produktu. Mi się wydaje, że ten produkt będzie tak po prostu nierówny, że to będzie... Słuchajcie, przewiduję przyszłość. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Wydaje mi się, że w tej grze będzie dosłownie jakaś część gameplayowa, którą będzie można z niej wypierdolić, bo będzie totalnie niedopracowana i będzie taki sztuczny przedłużacz, który nie wprowadzi do niej nic ciekawego. Serio, tak mi się wydaje. Bueno, Musang. Souls-like, to będzie taki slasher lekki, nie? Będzie Souls-like. Na poprzednim to był cały trailer i wszyscy przeciwnicy byli tacy sami ze skały. To jest właśnie najdziwniejsze w tym wszystkim. Poprzedni gameplay trailer był tragiczny. No raczej będzie to bliżej do Star Blade'a, no. No, tutaj jest feeling. Tutaj, stary, to jak dobre są te animacje, jak dobra jest ta grafika, jak dobrze wyglądają te postacie, jak dużo tu będzie oryginalnych przeciwników, to jest nieważne. To jest to, co ty, Lionel, napisałeś. To wszystko zależy od feelingu. Jak ta gra będzie miała dobry feeling, tak jak Stellar Blade, będziesz czuł, że to jest, wiesz, Souls-like, porządny, z fajnym sterowaniem, z przyjemnym masakrowaniem przeciwników, z dobrym systemem rozwoju, to będzie git, nie? Bo to... Jeżeli masz fajną walkę w grze, masz cel tej walki, bo zdobywasz jakieś expa, a jest duży, ogromny pokój, który jest po prostu chujowo zagęszczony, nie ma szczegółu, to i tak to będzie fajne. Zadajcie sobie pytanie, czy wy w PoE byście chcieli wejść do jednego pokoju, który w ogóle nie ma szczegółu, ale miałby 10 tysięcy mobów? Tak! Bo ten feeling i nagroda za to była, by wam to całkowicie przysłoniła całą resztę. Tak, no, kluczowe jest paliwo, tak, z tym światłem, ja wiem. Nie oglądałem nic o systemie rozwoju postaci. Nie wiem, jak będzie tu progres wyglądał. Myślałem, że będzie taki punktowy jak w Stellar Blade, nie? Że będzie zdobywał jakieś levele w czymś i będzie się wydawał na konkretnym drzewku. Darkford, devious nature. Hunting that guy is no simple task. Yo, ten trailer, bez kitu, ten trailer super wygląda. Poprzedni gameplay był tragiczny. No, co z tego wyjdzie, to dopiero zobaczymy. Dopiero się, widzowie, dowiemy.